sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. W pierwszym meczu obu drużyn w sezonie Anwil Włocławek pokonał na wyjeździe Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski i chyba właśnie wtedy na dobre narodziło się sformułowanie mordercy Przemysława Frasunkiewicza. Frasunkiewicza, który dziś jest trenerem Rottweilerów, a w przeszłości rywalizował z Anwilem, który prowadził wówczas Igor Milicic. Milicic, który z kolei jest dziś szkoleniowcem Stali, a dodatkowo po raz pierwszy w tej roli przyjechał do Hali Mistrzów. Jakby tego było mało, w dniu meczu trener Frasunkiewicz świętował swoje 43. urodziny. Smaczków co niemiara, aczkolwiek najważniejsze było to, co koszykarze obu drużyn mieli pokazać na parkiecie. I nie ma co ukrywać, lepszą koszykówkę na początku pokazali goście. Choć Anwil rozpoczął od prowadzenia 5-0, zupełnie jakby nagle, goście z Ostrowa Wielkopolskiego zdobyli 19 oczek i wyszli na zdumiewająco wysokie jak na pierwszą kwartę prowadzenie. Nie do zatrzymania był zwłaszcza Kobi Simons, autor 8 oczek, dzięki któremu Ostrowianie wygrywali aż 25-16 po pierwszej kwarcie. Wydarzeniem początku meczu był powrót na koszykarskie parkiety po ponad roku przerwy i jednoczesny debiut w ekipie Rottweilerów Łukasza Frąckiewicza. Środkowy nie był przewidziany do gry w tym meczu, ale urazu nabawił się Szymon Szewczyk i 25-latek wszedł na parkiet. Szybko pokazał jednak, że przerwa od gry nie jest problemem. Zanotował asystę, rzucił 2 punkty, powalczył także na tablicach, a Anwil zerwał się do gonienia. Gdy swoją klepkę odnalazł Johna Matthews, który rzucił w pierwszej połowie 4 trójki, przed przerwą Włocławianie praktycznie zminimalizowali wszystkie straty. Było 45-47. Prawdziwe emocje miały jednak dopiero nadejść. To, co obie drużyny zaprezentowały w trzeciej kwarcie, z pewnością podrywało z miejsc nie tylko kibiców w Hali Mistrzów, ale również fanów przed telewizorami. Ciągłe wymiany ognia, rywalizacja kosz za kosz, twarda podkoszowa walka, inteligentne rozrywanie obrony przeciwnika, a jeśli chodzi o wynik, przełamanie gospodarzy. Już nie tylko Matthews, ale też kapitan Kamil Łączyński, a także wracający do formy Kendall Dykes, czy kończący akcję wewnątrz i na zewnątrz Luke Petrasek, dali prowadzenie Anwilowi po trzech kwartach 72-69. Chwila nieuwagi wystarczyła jednak, by akcje Kobiego Simonsa czy Damiana Kuliga wyprowadziły na prowadzenie Stal. Na 6 minut przed końcem meczu Ostrowianie wygrywali jednym punktem 79-78, ale wówczas Anwil włączył drugi bieg. Gdy na trybunach kibicy z grupy Ultras prezentowali kolejne oprawy, wyjaśniając wszystkie wątpliwości co do tego, który klub ma najlepszych i najbardziej oddanych fanów, na parkiecie Rottweilery rozpoczęły finalne rozmontowywanie Stalówki. Gdy obrona rywali skupiona była na Matthewsie, najpierw trójka Petraska, a następnie 2 takie rzuty Kamila Łączyńskiego oraz na dobicie kolejne trafienie Dykesa sprawiły, że Hala Mistrzów wybuchła w ekstazie. Goście podjęli jeszcze wysiłek, aby uratować mecz, ale 8 trójka Matthewsa wyjaśniła sprawę. W meczu, który śmiało można nazwać hitem całego dotychczasowego sezonu, Anwil pokonał Stal 107-88, a kibicom pozostało nic innego, jak w rytm hitu Mój jestem kawałek podłogi podziękować Rottweilerom oraz zaśpiewać 100 lat trenerowi Frasunkiewiczowi. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!
me? Stop playing with us! Stop playing with us!